W dzisiejszym materiale skupimy się na czterech najlepszych obudowach PC do 200 zł. Z tym, że będziemy też rozpatrywali ich różne edycje, jako że przy Silentium PC na przykład jest ich multum. Zapraszam! Na pierwszym miejscu mamy Silentium PC Signum SG1, czyli obudowę, która kosztuje około 140 zł, a swoją pierwszą pozycję zawdzięcza głównie świetnemu przepływowi powietrza. Oprócz tego, jak na Silentium PC, jest to obudowa ciekawa stylistycznie, bowiem na froncie mamy takie heksagonalne perforacje, za którymi kryje się mesh, a potem zestaw filtrów, bo tutaj macie jeden i drugi filtr boczny, tu macie filtr frontowy, tutaj jest filtr od góry, no i oczywiście pod zasilaczem tutaj też znajduje się filtr, także razem jest 5 filtrów, czyli powiedzmy, że komplet, więcej tak naprawdę się nie spotyka. Jeżeli chodzi o samą obudowę, to na środku ma też tutaj taką perforację, przez którą możecie obserwować sobie nazwę swojego zasilacza, natomiast ta perforacja będzie widoczna dopiero w edycji z szklanym panelem bocznym, który jest tutaj dostępny w dodatkowym koszcie 30 zł, czyli za obudowę razem z panelem będziecie musieli zapłacić 169,99. Jeżeli chodzi o kompatybilności z wentylatorami, to możecie sobie zamontować 3 wentylatory 120 mm na froncie oraz oczywiście chłodnicę chłodzenia wodnego 360 mm, a 2 wentylatory 120 mm bądź 140 mm trafią na górę. Jeżeli chodzi o dyski, to możecie mieć 2 dyski 2,5 cala i 2 dyski 3,5 cala, więc nie jest to dużo, natomiast wielu z Was przechodzi już na M2 i w tym momencie te dyski trzyma na płycie głównej, co pozostawia te sloty wolne. Jeżeli chodzi o brak kontrolera wentylatorów, to teoretycznie jest to minus. Natomiast moim zdaniem nie taki wielki, dlatego że wentylatory w dzisiejszych czasach można bardzo łatwo sterować poprzez płytę główną, więc wchodzicie po prostu w BIOS albo w aplikację producenta już w Windowsie czy w jakimkolwiek innym systemie i możecie sobie tam ustawić krzywą wentylatorów odnośnie tego, jakie są temperatury konkretnych podzespołów. Także nie jest to wielki minus, szczególnie że ta Sigma Pro 120 to jest fajny wentylator i żeby dokupić drugi, bo jeden macie w zestawie, musicie dopłacić po prostu 24 zł, jeżeli nie montujecie chłodzenia wodnego. Na drugim miejscu mamy Silentium PC Reg numer G4, czyli obudowę, która ma 3 wentylatory w zestawie, natomiast nie są to już Sigmy Pro, tylko zwykłe HP 120, które mają troszeczkę gorsze specyfikacje. Jest to jednak wciąż obudowa bardzo przyzwoita, z pełnym meshem na froncie, kompletem filtrów, zarówno na górze, jak i na froncie i pod zasilaczem, także tutaj nie ma się czego czepić. Posiada też więcej zatok na dyski, dlatego że tutaj zmieścicie 4 SSD-ki, czyli 2,5 cala i 3 dyski 3,5 cala, z tym, że ten ostatni tutaj w piwnicy będzie musiał mieć zagięty kabel SATA, dlatego że będzie przy samej podłodze praktycznie, więc inny taki prosty nie wchodzi kompletnie w rachubę. Jeżeli chodzi o kwestie kompatybilności, to mamy tutaj podobnie na froncie możliwość montażu chłodnicy wodnej 360 mm, maksymalna wysokość chłodzenia powietrznego to 159 mm, wentylatory na froncie mogą być 320 albo 240, a na topie możecie zamontować 220 albo 240. Także Reg numer G4 też wciąż daje dużo opcji. Jest też dużo opcji, jeżeli chodzi o wersje kolorystyczne, bo jest też wersja biała, która nazywa się Foresty White, wersja z przeszklonym panelem bocznym o nazwie TG oraz wersja z przeszklonym panelem bocznym i RGB. Na trzecim miejscu mamy Silentium PC Army Ser 3, czyli obudowę, która była bezpośrednim następcą RG4. Nawet wizualnie jest do niego podobna, natomiast front jest zamiast meshowy to lity, przez co powietrze dostaje się tylko przez tutaj te boczne kanały. Nie są one co prawda jakieś tam specjalnie małe, więc nie powinno być dużego problemu. Niemniej jest to dla mnie już taki pewien minus, jeżeli chodzi o wydajność, stąd też jej trzecia pozycja. Jeżeli chodzi o kwestię sprzętu, to w zestawie otrzymujecie 2 wentylatory 120 mm w serii Sigma Pro, komplet filtrów, jak mówiłem wcześniej, no i oczywiście samą obudowę, która w sobie miejsce ma na
4 dyski 2,5 cala i 2 dyski 3,5 cala w tej klatce tutaj. Jeżeli chodzi o kwestie kompatybilności z chłodzeniami wodnymi, to przez to, że z przodu mamy zatokę 5,25 cala, to mamy tylko opcję na 240 mm chłodzenia. To może dla wielu być problemem albo takim zamknięciem opcji. Jeżeli chodzi o chłodzenia powietrza, no to mamy maksymalnie 159 mm wysokości, a zasilacz może być maksymalnie długi na 210 mm. Także to tyle, jeżeli chodzi o Armisa R3. Edycje też są dość bogate, bo występują zarówno w edycji z wentylatorami Corona i podświetleniem RGB, jak i zwykłą edycję z stałym przeszklonym panelem bocznym. Oczywiście za nie trzeba zapłacić trochę więcej, natomiast jeżeli bijecie bardziej w stronę stylistyki, no to w tym momencie są one dla Was w opcji podane tam na górze w artykule. Na ostatnie miejsce trafił Fractal Design Focus G. I głównie ze względu na fakt, że posiada naprawdę fajny design i dużo wersji kolorystycznych. Natomiast nie jest to budowa idealna, już śpieszę powiedzieć dlaczego. Przede wszystkim mamy tutaj na froncie dwie zatoki 5,25 cala i przez to, że mamy tutaj tą dolną zatokę, to na froncie zmieścimy tylko chłodzenia wodne 280 mm. Gdyby tej zatoki nie była, albo gdyby była zrobiona na płasko, to w tym momencie mielibyśmy opcję na 360 mm, ale w tym momencie niestety nie mamy. Choć mesh by na to pozwalał, dlatego że na froncie jest mesh. Fajne natomiast jest to, że mamy podświetlone wentylatory, co prawda tylko na ten kolor, bo na biało, ale wciąż wygląda to lepiej niż brak podświetlonych wentylatorów. Natomiast przez to nie ma wentylatoru z tyłu, więc teoretycznie dobrze byłoby ten wentylator sobie dokupić. Jak widzicie, obudowa ma dość mało miejsca na dyski, dlatego że mamy tutaj jedną tackę na dysk 2,5 cala i dosłownie dwa miejsca na dyski 3,5 cala, więc jeżeli planowaliście większą ilość dysków, to może być to dla Was kłopot. Nie ma też piwnicy i tutaj brak piwnicy dla części z Was będzie plusem, dla mnie na przykład jest plusem, dla Was może być minusem, dlatego że w momencie, w którym nie ma piwnicy, możecie sobie swobodnie zamontować zasilacz wentylatorem do góry, więc jeżeli macie na przykład wysoki dywan w pokoju i nie macie opcji, żeby postawić komputer na jakiejś podstawce, to w tym momencie możecie sobie zamontować właśnie zasilacz w taki sposób i uniknąć przegrzania. Dodatkowo jeszcze opcja przez to jest na dłuższe zasilacze, dlatego że bez piwnicy jest tak daleko oddaloną klatką, długość zasilacza w tej obudowie może opiewać nawet na 230 mm, także to jest fajne. Jeżeli chodzi o kompatybilność wentylatorów dodatkowych, to mamy tutaj opcję na 220 lub 140 na topie i 220 bądź 140 na froncie, no i oczywiście 120 na tyle, także tak naprawdę standardowo. I Fractal Design tutaj, no mówię, ponieważ ma komplet filtrów, nie wygląda źle i ma sensowne przelotki dla kabli, to trafia do tego rankingu na sam koniec. Natomiast gdybym patrzył tylko stricte na to, jak ta obudowa jest użyteczna, to najprawdopodobniej by się nie załapała. Powiem szczerze, że czaiłem się trochę też na to, żeby wrzucić Wam Areocoola CyberXa Advance. Ale niestety nie jest to obudowa warta dzisiaj już uwagi ze względu na panel z plexi właściwie i takie powiedzmy, że bardzo średniawe wykonanie, jeżeli chodzi o kwestie filtrów. Chciałem też Wam pokazać jedną rzecz, o której dużo Was zapomina, bo mamy tutaj materiał o budowach do 200 zł i powiecie, że skupiłem się głównie na Silentium PC. Dlaczego? Więc Silentium PC ma teraz najnowsze obudowy, najświeższe i przez to one mają bardzo aktualne konfiguracje, jeżeli chodzi o kwestie na przykład ilości dysków. Macie tutaj na przykład Cooler Master N300, który wyszedł na rynek w maju 2013 roku i on wciąż kosztuje 200 zł. A wygląda w środku tak, macie 7 zatok na dyski HDD, czyli coś, czego większość z Was kupująca dzisiaj zestawy komputerowe nigdy nie użyje. Dlatego, że albo używacie dysków na M2, które są na płycie głównej, albo SSD-ków 2,5 cala. Więc jest to kompletny bezsens. Do tego nie ma filtrów, na przykład tutaj. Więc jest to zupełnie inny standard. Dlaczego Was o tym uczulam? Dlatego, że w przedziale do 200 zł jest bardzo dużo obudów, które są dość stare i trzymają dalej cenę, bo trzeba je sprzedać, natomiast nie mają już tych najnowszych rozwiązań, które teraz są konkurencyjne.
Więc pamiętajcie o tym przy wyborze takiej obudowy, żeby sprawdzić, kiedy ona była wypuszczona, jakie ma opcje. Dlatego, że może być tak, że obudowa, którą wybierzecie, która dobrze wygląda z zewnątrz, w środku jest strasznie trudna albo wręcz bezsensowna. Także to tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i za oglądanie tego materiału. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam oczywiście na grupę na Facebooku, a w komentarzach dajcie znać, jaką Wy teraz macie obudowę i co Wam najbardziej w niej pasuje. Do zobaczenia!